Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Paweł, a to zapowiedziany tryb multi z Twierdzy Krzyżowiec. Jest dzisiaj ze mną... Znaczy, przedstaw się może tak, żeby cię nie tutaj znów... The Warsaw 1920, witam no, wszystkich. No, on was wita, ja was witam. Tak więc, seria z widzami rozpoczęta. Zaczyna od pierwszej mapy, Bagniste Piekło. I prawdopodobnie będzie tak, że my będziemy razem, bo jeżeli byśmy byli przeciwko siebie, no to by było troszkę bez sensu, nudne by to było i długie. A tak, tak będziemy razem na boty. Zależy jeszcze, jaka mapa będzie i z kim będę grał. Tak więc, jeżeli macie ochotę zagrać na trybie multi, musicie posiadać Skype'a, dogodny mikrofon, najlepsza by była też, najlepsza by była mutacja oraz ogarnięty mózg. Nie no, bo kiedyś taki Neos do mnie pisał, kurwa, codziennie z 50 razy, czy zagramy na multi, zagramy na multi, zagramy na multi. Zagrałem z nim, zabiłem go, kurwa, i później się obraził i później znów zaczął pisać, dobra, zagrajmy jeszcze raz, nauczyłem się grać. I codziennie, codziennie, dobra. Zaczynamy od trybu 90. Oczywiście będziemy grali tak, by wykorzystywać wszystkie miejsca dogodne na mapie. Damy sobie wszyscy porówno, mało złota, niewielu żołnierzy. My się... Jakby może postawimy z tej strony, której chcesz być. Dobra, ja będę z tej, ty sobie bądź z tej. I dobierzemy przeciwników. Pyk, 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 pyk. I żeby było coś nowego, to dodamy Fryderyka. Nie lubię tego pedała. Ale tam nie wyzywaj. Ej, nie, nie. No i kiedyś jak mnie zasypał tymi swoimi mangonelami, to myślałem, że... Dobra, jakby to ustawić? Czekaj, żeby było, żeby każdy z nich się dogodnie wybudował. Czekaj, świnia nie może być tu, ten musi być tu, bo świnia się nie wybuduje. Fryderyk, damy go tak. Albo postawię Fryderyka tu, tego postawię tu, a tego zamienię tu. Dobra, czyli zaczynamy. Oczywiście tam ile, 5 minut czy 10 minut jest bez pośpiechu, co powoduje tylko to, że jednostki, nie możemy rekrutować jednostek, jak i my, zarówno nasi przeciwnicy. Tak więc jedziemy z tym koksem. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko ok, tak? Tak, myślę, że tak. Kamyk, kamyk, kamyk. Tak, tylko ja nie mam dostępu do kamienia, ale jakoś sobie poradzę. A jak mnie to wkurzy, jak mi taki baran stawia pod nosem te swoje obsrane farmy i sady jabłoni. W tupę to by zakrętu nie wyrobił. Śmierdzie. Aha, czyli mamy troszeczkę problem. Czemu? No bo nie posiadamy farm za wiele. Znaczy nie chodzi o farmy, jak i również kamień. Musimy ciągnąć dużo z żelaza. Praktycznie wykorzystać każde miejsce dogodne. Jak postawisz źle żelazo, postaw je jeszcze raz. No. Jeszcze trzy. Trzech drwali i jakoś to musi funkcjonować. Okres próbny. Oh god. Dobra. Zrobimy tak, tamto jest twoje, to jest moje, okej? W sensie? No żelazo. No kapuje, kapuje. Ja muszę jakoś tak. Dobra. Okej, okay, masz drewna trochę? No, zaraz ci mogę posłać. Idzie do mnie właśnie. Dobra. I czemu zaczynamy od 2000 złota? Wiecie co? Stwierdziłem, że tak będzie najwygodniej, najlepiej. Z tego względu już każdy będzie się wolno rozwijał i zdecydowanie będzie lepsza i ciekawsza gra niż od razu taka walka. To w sumie za szybko by było, nie zdążyłbyś się wybudować, nie? No. Dobra, ja tutaj mu przeszkodzę w sposób taki, by sobie nie wybudował nic ciekawego. Dobra, ten kamień muszę przestawić. Dobra.
Ja mam już żelaza trochę, nie wiem jak ty, którego ty nie produkujesz, nie wiem dlaczego. Masz właśnie teraz dużo czasu, by produkować surowce, to ty kurwa jak zwykle nie produkujesz. No za każdym razem w tą gram to surowce to u ciebie nie wiem. Wydaje mi się niepotrzebne. Co? Nie. Dobra, to postawię tak. O Jezu, żarcia nie mam. Masz jakieś gastro? No, mam coś. To weź mi zajedź trochę jedzenia. Bo jak zwykle będę pełnił pieczę. O! Pięć chleba! Patrzcie, Czekaj. patrzcie jakiego mam sojusznika! Dał mi pięć chleba! Masz kurwa 25. Nie no, bez przesady. Masz. Dziękuję, dziękuję ci panie za pięć chlebków. Masz 15, czy tam 20, nie No wiem, ile dobra, przecież. dobra, dałeś mi coś już tam. Dobra, no. Piszcie, mam już trochę żelastwa. 4. Tylko nim do mnie te karawany z wołami dojdą, to ruski robi, nie? Trzeba by się troszeczkę pośpieszyć. O, idzie, idzie! Oh God, tyle. Ja bym ci radził wydać złoto na wojsko od razu, bo masz najwięcej. A nie, to ja mam chyba najwięcej. Nie, ty masz najwięcej. Jeżeli będziesz miał dużo wojska, zaatakują cię pierwszego. Pamiętaj o tym. Dobra. Jakieś tam wojsko już mam. Ja też. O, to było mądre. Dobra, mangonele. Inżynierów. Gdzie tam śmierdziuchy? Dobra, następnych gości trzeba produkować. O Boże. Najważniejsza dla ciebie jest teraz obrona. No, raczej. Zbyt blisko nieprzyjaciela, do niego, ja mu to muszę rozkurwić. Nie! 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 Fuck Co się jebańdys! No stało? zobacz co się dzieje. Co idzie? O kurwa. O. Jebany! Pedał w pizdę jeża. Chuj po kamieniu. Znaczy nie wiem, no tak troszkę tam. Nie stawiałem za dużo, tylko cztery. No ja jednym, bo nie było później miejsca, nie? Wszystko to rozkurwia. Pedałowi. Łaź na tą górę i mnie wkurwiaj. Celu. Masz kamień? Zaraz ci coś poślę. Bo Bo jeszcze jedną budowę postawię. potrzebuję zamknąć siedzibę, wiesz, żeby, znaczy zamknąć moje surowce, żeby mi. Ile mam, to ci poślę. Ile ja Dać. tego mam? Ja mam 10 kamienia, także. Aha, no dobra, Masz. to sobie kupię jeszcze. Tylko ta dwie wieżyczki mam dwie już. Oho! Zaraz będziesz szturmował, pedał. Co to ma być? Takiego koksa jak ja nie ma silnych. Ale to jest fajne, że oni ten. Nie, czekaj. O kurwa. Jesteś? Czekaj. Jestem. Nie, może się ten. Automatyczny zapis Nie, 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 włączony, bo. może ten. Może się jakoś tam uratuje to. Bo nieraz tak jest. O, widzisz? Dobre, dobrze, no działa. Jest dobrze, nie? Czekaj. Co No jest? nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. No ale to przez to, że gramy na hamaczcie, często tak bywa. No. Stwierdzam.
Tak więc o to to się nie ma co obrażać. Ej no! Damy radę. No nie no, w takim tempie jak będziemy grali to... Widzę, że jeden atakuje. Wąż. Zatem ten pedał to może mi nasrać. No nie wierzę, no cały czas się... Saladnowi czekaj, pedałowi. Jeszcze trzy razy się tak zatnie i normalnie nie wiem co. Nie zabijaj. Ej lol, dlaczego mi się pali słoma? Smoła. Jak smoła? No patrz, no pali się. Ale teraz przestało, lol, jakiś bug. Co tak, już myślałem, że ja Ryszarda tak obijam tymi mangonelami, a tu dupa. To nie Rysio. Nie Rysiu z klanu? Nie. Pali ci się wszystkie te. Wiem. A dobra, gasisz to, no to będzie to jest dobre. Tylko mi się wszystkie te spaliły. Woły. Niby funkcjonuje to. Czekaj, ja tam zaraz wpadnę z garstką włóczników. Gdzie? No do ciebie i tam rozkurwię te kamieniołomy, żebyśmy sobie mogli więcej postawić. Broń mojej farmy, to jest najważniejsze. Ja już się ustawiłem trochę. Sobie mogę tyle postawić tych piekarni, że... Ja ci mogę żarcia dawać pełno. O kurwa! Tego ja mogę nie wybić. Nie mogę rozmawiać teraz. Dobra. Miałem więcej tych jednostek, nie wiem, gdzieś połowa zmyła się. A, ten wyprodukował sobie defa. Myślę, kto byś go bił. Kurde, szkoda lipa trochę. No ale dobra, nieważne. To moja farma biedna. Myślałem, że go zabiję, ale jednak mi nie wyszło. Dobra. Trzeba lepsze wojsko wziąć. Po prostu trzeba zrobić połkarzy i tyle. Jesteś? No jest. Nie no, bo nieraz jak się nie odzywasz, to się szum robi i myślałem, że cię po prostu rozłączyło. Poza tym też szum nie jest zbytnio przyjemny. Do uszu, dobra. 25 połkarzy, no za wiele ich nie jest. No, pikinierzy idą. Jak mi tam wpadną. Gdzie idą pikinierzy? Do ciebie? Na moim tałem. To jest nic, nie? Stawiaj ten. Tych takich miotaczy płomieni. Czego? Aha, ty, dobra. A w sumie rację, bo oni są powolni. Tylko czekaj, żeby to. O, dobra, to naprawić. Kogo to możemy farma? Sobie połączyć te zamki. O, nawet to nie był zły pomysł, nie? Nie, ja dziękuję. Bo znaczy, że... Nie chcesz? Nie. Nie, ale... Nie. Jakoś tak, no. Wiesz co, tak. Ja znam taką ten, taki, jak to się nazywa, taki wierszyk, patyczki, płomyczki, tak więc. Aha. Wolę nie łączyć mego zamku z twoim, bo boję się, że będzie trochę większy, kurde, patyczek, większy ogień i pochłonie nam wszystko. Szkoda by było od nowa wszystko robić. Co racja, to racja. Dobra. Zapomniałem wojsko zabrać. O-o. O dobra, oni nawet nie zdążą dojść. Ale chodzą? Nie ma żadnej dziury. No patrz, co za cfel, znów mi podpalił wszystko. A ja tam postawiłem... A stoją ci włócznicy! O kur! Ale masz normalnie, twoje wojsko to takie widzę, że jest ogarnięte. I ktoś mnie chce miażdżyć. To jest gówno, ale tu są ci. Przyszli maulaje i się spolili w pizdu. Dobra, zaraz się otoczę. Tylko ja mu cały czas biję go mangonelami, nie? Także on nie ma praktycznie co zrobić. Popatrzcie, jak go pięknie obiłem. Można go teraz zeszturmować ładnie. Jakbyś mi pomógł ten. Tego wafla, co tutaj we mnie strzela. Zaraz coś zrobię. Dobra, trzeba sprzedać
Żelazo. Ja pierdzielę, co za... Kurwa. Menel. Spichlerz jest zapełniony, może trochę żarcia. Jak masz coś na zbyciu, to chętnie. 249 klepków, także mogę ci stu wydać. Było sobie sprzedać. Tam. No byś miał hajs. Ja mam cały czas hajs. Tak, cały bogaty, jesteś tak bogaty? No, może nie w budynki, ale trochę się już obwarowałem. Niby trzy wieżyczki to mało, ale wiesz, coś już to jest. Teraz trzeba postawić kamieniołomy. O właśnie, o to mi chodziło. No ale zobacz ten twój zamek. Nie jest na razie zamek, to jest... są obwarowania. Tylko tu już zaznakurwiają ci. Tak nie, tylko włócznicy. Ale ten Fryderyk jest słaby. A zobacz co ten, co może salady mądry. Co? Ale patrz, oni wszystkie te trzy zamki połączyli. No właśnie, jakoś tak niepotrzebnie chyba ich ustawiłem. Pewno wszyscy powiedzą, że specjalnie. A ja nawet nie, ja myślałem, że on się wybuduje, jak on będzie mały, ten wilk, a on kurwa się duży wybudował. To na pewno spowodowało, że ma taki durny zamek. Bo dziwo, ja jeszcze żyję. No. Dziwne, nie? Nie, nasz tak to tak. A fajnie się gra tym innym kolorkiem, to jest na pewno, kurde, takie inne, nie? No. Dużo fajniejsze. Może zabiłbyś kogoś pierwszy? No, to jest, powiem ci, bardzo wysoce prawdopodobne. Aha, połączenie wyrwane. Ale jak szybko się włączyło. Znaczy, no. Dobra. Dla osób, które będą nam polecały Game Rangera, czy coś w tym stylu, od razu mówię nie, z tego względu, iż wiadomości mi nie przychodzą. Korzystałem z każdej możliwej poczty, więc nie macie co spamować. Korzystałem z tych 5-minutowych, 10-minutowych Onet.pl, WPN, zagranicznych stron, po prostu do mnie wiadomości nie dochodzą, a nikt inny się tak jakby nie zatroszczył po to, by mi zrobić konto, więc gram po prostu w taki styl na hamaczi, dobra? Idę zabić Fryderyka, mam nadzieję, że dam radę. Ja Saladynkę chyba pójdę, zabiję z tymi asasynami. No kasy potrzebuję, nie? Czekaj, tutaj jeszcze sobie tych pedałków postawię. Jako żywą wieżę, niech patrolują. O dobra, pięknie. Te pedały idą, to i się odstrzeli od razu. Kurde, nie dałem rady go zabić. Nie chcesz mi pomóc? Zaraz coś przyślę, jakichś tych konnice jakąś. No, jakbyś wybił mu ten, tych kuszników tam, to by było fajnie. Ja postanowiłem, że nie będę używał konnych tych łuczników. Poczekaj, bo ci tu stoją. Będę bił tak o, w taki sposób. Dobra. Ty, ja im mogę dać nawet podwójne racje, nie? I będę ściągał takie podatki, że... Dwójne racje? No, cały czas dochodzi. Tylko postawię jeszcze z dwie piekarenki, tak w razie W. Dobra, te twoje piekarenki to sobie możesz zostawić na później. I pomóc mi ten trochę tutaj ich bić. Nie ma sprawy. Dobra, tu mi się już żelaza nie chce wydobywać, w sumie szkoda. Ty masz jeszcze miejsce jedno na żelazo, więc postaw je w środku. A no jest, czemu nie wiem, czemu go nie postawiłem. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem, ty. Dobra, robisz to wojsko, lecisz do mnie, czy nie robię, bardzo? Robię coś, tylko muszę sprzedawać cały czas. No podobno taki bogaty jesteś. No ale nie mam ludzi. Ta, zaraz zobaczę, kasiasty. No to czemu nie zrobisz domków? To buduję, ty. Ale ja i tak jestem mistrzu. Mam lepszy żamek, zobacz. Trzy poziomowy, widzisz? Trzy poziomy ma. Grudzisko, grud i podgrodzie? Nie, podgrodzie i grud. Dobra, coś leci.
Tutaj, 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 Ta ile? tutaj, 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 t
razie ich nie marnuj. Nie wysyłaj takich biednych żołnierzy na ten. Dobra, na, dobra. Na śmierć. Poczekaj. Ale z ich będzie więcej. Poczekaj na moich. Pokażę ci, jak się strzela, bo twoi nie potrafią z łuku strzelać, są pijani. To są pijani łucznicy. Pijani mistrzowie, ty. No chcę mi się kichnąć, a nie mogę, kurwa. Najgorsze uczucie. To się pora ponosi, no, tak się zrób ponosem, nie? No właśnie no. Nie działa. Nie działa? O. To nic, trzeba kichnąć. No właśnie nie mogę! Chciałem, a... Moc. Chciałem, a się powstrzymał. Dobra, ja idę atakować, nie wiem jak ty, może ruszysz kakao i pójdziesz. Leczę zaraz. Ja. Ej, lol, tutaj nie da rady zaznaczać jednostek na trybie multi. Zauważyłeś to? Jak, w sensie? No Ctrl 1, Ctrl 2. Pamiętasz, że się zaznaczyłem? Nie, ja tego nie używałem. No nie wiem, byś mi pomógł. No to jestem, ty. Ej, ja nie wiem, dlaczego zawsze te... te małe jednostki, znaczy ci mali Arabowie mówili let's hop. Let's hop. Dobra. No idźcie! Wy wpały. Nie mam jak niszczyć mu tego muru. Bo wszędzie jest zalane tą wodą. Coś mi zniszczył ten gnom. O Boże! Co za menel, Jezus! Ty mi... No, jak ty pilnujesz granic? Gdzie? No nie widzisz, że mnie spalił. No nie widzę, ty. W którym miejscu cię zjarał? A to... Strzelaj w nich. No ja już wybiłem ich wszystkich, więc... Ej, tam szczur atakuje, znaczy wąż. On chyba najbardziej ofensywny z tych wszystkich jednostek jest, bo... Ej, tak szczerze, no oni w ogóle nas nie atakują, no bieda jest. Co mi tam posłał? No trochę ty. Tylko ciebie atakuje, kurwa. No ja tutaj atakuję. Ej, patrz, wejdę mu na mury. Czekaj. Po co? Nie wiem, zobaczymy czy mi się uda. Patrz, otworzyłem bramę. Strzelam go. Uważaj, bo jak ci tam wpadnie jakiś żołnierzyk, to będzie Lipton. Aha. No się. Spróbuję im tam, mu tam poodstrzeleć trochę tych łuczników swoją konnicą. Ktoś tam, ej, ktoś mu idzie pomóc, nie pozwól, żeby fosę zakopywali. Czekaj. Weźmie tam ten. Ja tam wyślę wojsko, czekaj. Moi tam bronią. Wyślę asasynów, oni będą dobrzy. Patrz, lordem mnie wybija! Ty, ja jestem lepszy od ciebie. No spoko, ale zobacz, on mnie lordem goni, popatrz. Gdzie? Na murach! Jaki kurwa debil? To było prąk. Nie, ja nigdy nie widziałem, żeby bot takie coś zrobił, nie? Nie atakuję często lordem. Nie, ja na przykład pierwsze widzę, nie? Dobra, ja zaraz tam znowu poślę koni, żeby on się nie mógł... O! Nie musisz. No. Ale pilnuj moich tych, bo ten pipek mi chce znów je spalić. Widzisz? Co? No widzę, ale... Ale no. To moje konie stoją, nie bój się. W jednym miejscu jest... No może ich jest 7, ale... Dają radę.
Miejmy taką nadzieję. Dobra, widzę, że tu jakieś konie masz. Dobra, idziemy zabić teraz ten Saladyna najchętniej, by tak się jakoś go zabiło, nie? To Saladyn się w ogóle, wiesz, nic nie mógł zrobić, bo jak ja go zacząłem zasypywać tym, co ogniem z Bangonem, to nie wiedział, co się dzieje. Tam mam pomysł. Teraz. Ja ten. Kto to był? Ej. Co, co, co? Ty się odezwał. To ty? No, Ale chyba. przed chwilą taki głos jakiś dziwny. Nie wiem, co to się stało. Dobra, nieważne. Duch. Weź ten. Ty podjedź do niego. O, właśnie, a zaraz podbiegnę i go zabiję. Poczekaj. Czemu ty? No bo ty jesteś łucznikami, a ja jestem tymi. A poza tym ja jestem lepszy. Piechurami. Brudna robota zostaje dla mnie. Jak to jesteś lepszy? Pod jakim względem? Każdym. Nie no, żartuję. Nie obraża się Pawełku. Ja się nie obrażam, bo tak jesteś słabszy. No. Czekaj, już robię. Pańskie oko konia tuczy, nie? Nie, tego mam dosyć dużo drewna. No dobra. Zaraz przyjdę. Czekaj. Jeszcze tylko pięciu. Dobra. 65 może zabijemy trzech pod rząd. Tylko jak, nie wiem, jak ja podbiegnę, to wiesz, że ty sobie w tym momencie zabijasz sam ten konie. Wiem. Dobra. Orysz, Zbyszard idzie. On atakuje ciebie? Mówił coś tam o atakach. Mówił, ale... Nie wiem, czy ja chyba źle ich poustawiałem. Trochę nie fair. Dobra. Idę zabić tego Saladyna, ta. Tak. Tam jego. Ja co mam brudną robotę? Odwalił, a ty A weź nie no, iść wilka wyczyść tam. Tymi swoimi 15 koniami. Bo na więcej ciebie nie stać. Słyszysz? słyszę. Ja tutaj przynajmniej zabijam ludzi. Jestem Dobra, dobra. łajnem wielbłąda, a ty to co? Patrz, zobacz. No, patrz jaki koks, zobacz. No, zobacz jaki koks zabije dwóch na raz. Może mi się uda nawet trzech. Jak wilka wyczyścisz. No idź go bij. No nie! W tym momencie Czym akurat. go mam wybić, ty? No nie wiem, zrób go nie. No nie wiem, panie. Brudne roboty najlepiej zwalić na tego. Kto jest najsłabszy? Dobra, ja. No dawaj, 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 wszyty, o. Dobra, śpi. No fajnie, ale żeś przypinała, że coś mi się znów pali. No zarąbiście, zobacz. Ale z ciebie kurwa jest inżynier. Tu mi kurwa każesz atakować, tu ci mam pilnować granicę. No a co to za problem? No. Ej, on ma tutaj przejście. Masz jakieś wojsko? Bo ja nie wiem, czy 30 zdołam go zabić. Idę z koniami. Może mi się uda, chyba zaśnie. Śpi. Dobra, trzech na raz. Wow. Trzy fragi. Ej, będzie penta? Nie, już nie zabiję tego wieprza. Ale mogę go tam atakować. Ale jebaniec sobie porobił kuszników. Dobra. Fajnie, i znów kamienia nie mam, bo mam takiego speca od bronienia. Słyszysz specu? No, ale jak nie widzę logiki. Każesz mi atakować i jednocześnie No bronić. ale co w tym za problem? Nie potrafisz się rozdwoić? Co z ciebie za Nie, nie gracz? potrafię. Nie potrafisz? Co z ciebie za gracz? To słaby z ciebie gracz twierdzy. Chłopie, to ty nie powinieneś twierdzy No to grać. czemu ty? To twierdza nie jest dla ciebie. O, ale koni, wow. O, matko. Zaraz całą Europę przejmiemy z tymi twoimi koniami. Ja się już ich boję, ty sam. Weź ich z mojego zamku.
A gdzie, kogo ty idziesz atakować? Nic, idę ich postawić, żeby ci nie palili, bo mi znowu będziesz płakał. No i co? Ale weź go tam wybij. Skoro tam już jesteś, to ja tam podbiegnę, tylko go zabiję. No. Ole kuszników, wybiję cię. Zaraz padniesz, zobaczysz. No zaraz zobaczysz. Dobra, dobra. No patrz. Wytuczę cię jak robaczka. Nie masz szans. Ja już to wszystko obliczyłem. Mówiłem? I co? Nawet połowy ich jeszcze nie zabił. Tak, połowy ich nie zabił, już chyba... No teraz jest dopiero 50, ty. A ile ich było? 100. A, 15 chyba. Ja. Wybił wszystko. I co, i wybił cię? Buongiorno. Co? Wybił cię. Wybił cię, widzisz, mówiłem ci, no to trzeba, wiesz, trzeba się znać, tu wyższa matematyka, trzeba obliczać. Spekulacje, tutaj trzeba tabele, wykresy. Myślisz, że wiesz, że ja przed nagrywaniem odcinku wykresy robiłem, jakie jest prawdopodobieństwo, że zabiję go w tej, a w tej minucie i wszystko obliczałem. Widzisz. Dobra, zrób tak ze 150. O matko, atakuje mnie. Ej, weź idź, on miał broń, słyszysz? Ej, bo... Lecę. Masz konia? Znaczy masz samolot? No. Nie, ale mam latającego konia za oknem. Dobra, chcesz, to ci go mogę pożyczyć. Nie. Chcę szybko polecisz, obronić, że jeszcze może zdążysz wrócić. No co się tak denerwuje? To jest taki tupny, nie? To jest taki a la koń trojański. A czemu się denerwujesz? Co, co, co? Czemu się denerwujesz? Czemu się denerwuję? No bo kurwa się robisz z siebie mistrza. Jak to robisz z siebie mistrza? Ja nie posłałem biednych rycerzy na śmierć i przynajmniej nie muszę tylu czarnych worków szykować, więc tu akurat w tym mam rację. I te biedne żony, które teraz przychodzą do moich pałkarzy o nabycie nowych mężów, no to wiesz, no to już nie jest też moja wina. Pozbawiłeś życia 50 chłopa, no i kto będzie teraz zaspokajał ich kobietę? No i paci podpalili mnie! Przecież to tylko gra. Janek. Denerwuj. Na ciebie. Ach, chuj. No weź się nie denerwuj. A w ogóle kto powiedział, że ja się denerwuję? No tak, no tak jakoś mówisz, że jesteś zdenerwowany. No Janek, czemu nic nie mówisz? No Janek, bo mi się nie chce. Janek, no weź. Atakujesz go, czy co? No, czy no atakuję, co? Atakuję. No to poczekaj, ja tam podbiegnę i pomogę ci, no bo widzę, że... Wyślę moich 80, bo czekaj, nie, wróć! Ja podbiegnę i ten mur rozwalę na samym początku. Widzisz? Nie, 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 źle, nie, wróć, bo wybiją wszystko. Ej, no, jak ja teraz go... Zrobię nowe. No, ale ja już biegnę i patrz, ile chłopa zginęło. I więcej kobiet wychodzi z twojego zamku. O kurwa! No, widziałeś? Gdzie jest żarcie? Gdzie jest żarcie? No i zobacz, zieloni znów górą. In the champion. No, dzięki mnie. No co ty, oj. Szybko, no, zmarnowałeś tyle ludzi zginęło. No i dzięki mnie go zabiłeś. No. Trzeba ci dać ten. Czekaj, ile 150 osób zginęło, to trzeba 300 monet dla przewoźnika, żeby ich do Hadesu zawiózł. I znów mnie podpalili, i znów kamień! Jak ty to obliczyłeś, ty? Skoro w Hadesie dawało się przewoźnikowi jednego z... Dwie. Jedną monetę. To skąd ci się nagle wzięło 300 monet? Zginęło 150. No. Kładło się dwie monety na oczy. Jedną monetę. Dwie na oczy się kładło. Ja słyszałem, że jedną. Dwie się kładło. No to z niej będą dwie, no to dobrze policzyłeś, no. No, zawsze się jesteś dwie. Jesteś mądry. Musisz ten, przeczytać troje, na przykład. Ale mam, chcesz jedzenia trochę? Nie, mam pełno. Ja jestem ubezpieczony, ja sobie kupiłem. Ej, czekaj.
Dawaj, zażądałem. Ja ci mogę dać kopa w dupę, nie tyle złota. Dobra, to wiesz co, wiesz co, wiesz co, bo ja tak wszystkich wybiłem, to może ty w końcu tego węża zabijesz, co? Ja ci pomogę. Ty. No, powodzenia. No bo ja go mogę zabić teraz. Czy idziesz ty go zabić? Nie no, powodzenia, zabij, pokaż. Ja taki słabiak, to się muszę uczyć od lepszych. No i teraz przyznałeś mi rację. Ale nie obrażaj się, Janek. No Janek, jak pilnujesz, że znów nas podpalili? Ja nie pilnuję, ja teraz zrobię wojsko, żeby ci pomóc. Ale po co mi pomagasz? Nie mam tyle monet dla przewoźnika. Janek, słyszysz? Nie. No nie obrażaj się, Janek. Dobra. Cwele, cwele, jest was wiele. Dobra. A miałem ci jedzenie wysłać, zapomniałem. Po co jak mam? To po... To po... Heavy z nosa leci, fuck. A co, dubierz w nosie? Nie. A czemu? To przelana krew przewoźniku, to ten... Twoich żołnierzy cieknie krew. Widzisz? Mówiłem. Albo przyjeba... Co tam, ścieżkę ciągniesz? No. Jak odkurzacz. Siekło, siekło cię? Leci po bani? O kur... Ale już faza. Krecha poleciała? Ej, no nie zabiłem. No zabij go! Fuck. No widzisz, Szymon. Znaczy, co ja gadam, Szymon. Janku, tak się gra, musisz zabijać wszystkich. No. Tylko najpierw posyłaj słabszego, żeby ich ci wybił, później spocznij na laurach. No i zobacz, kto jest największym lordem, popatrz, popatrz. Kto stracił, kto zabite jednostki wroga? Warszawa! Kto wyprodukował najwięcej kamienia? Ja, żelaza, ja. No musisz, nie, no tak, nie, no dobrze grać, nie mam nic za ciebie, tylko że ci przeciwnicy byli moim zdaniem bardzo słabi. Tak więc w następnym odcinku mam nadzieję, że dodamy kogoś lepszego, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, na razie. Janek, nie pożegnasz się? No nara. No. Wiesz, to trochę trudno się mówi z kapiącą krwią z nosa. Aha, no dobra, to cześć, trzymajcie, na razie.